Jubilator rządzi w tym mieście, jubilator ogarnie ten burdel, jubilator pomoc dziś niesie, jubilator korki rozniesie. Siemanko nerdowie, siemanko widzowie, witam serdecznie z tej strony jubilator kanału Nerdownia TV i zapraszam na kolejny odcinek z odjublowywania miast widzów. Nie powtórzę tego słowa, no, przez przypadek mnie się wypowiedział, odjublowywania, tak dokładnie, dobrze słyszeliście. Miasto nadesłane dzisiaj przez kolegę Falcon, widzimy mamy 67 prawie tysięcy popa. Na początku pewnie zapytacie, czym się różni nerd od widza, czemu to zawsze tak wyszczególniam. Nerd to już jest taki widz, wiecie, taki ekskluzyw, nie? Taki kurde, który kanał subskrybuje, jest tam aktywny. Ja widzę go w komentarzach często, to jest właśnie nerd. A widz, no to jest widz, taki o, taki pospolity, po prostu wchodzi na kanał, w ogóle nie reaguje na nic, ogląda film i ogólnie tak gdzieś, że chce pomagać i nie wspiera aktywnością, a nerdowie to tak już wspierają, tak wiecie. Więc jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału i zostać, dołączyć do grona nerdów, to zachęcam oczywiście do reagowania pod filmami, zostawienia komenta i można również kanał zasubskrybować, jeżeli komuś się content podoba. Tymczasem zacznijmy już tu kolejne miasto naprawiać, bo tu jest niezłe sifu znowu. Zobaczmy, co tu się dzieje. Oczywiście korki. Największy zawsze problem. Prawda? Jo, co tu się dzieje? 52% płynności. No skandal. Widzimy już oczywiście problem tradycyjny. Zobaczcie to. Wydupiona w kosmos strefa przemysłowa. Ja, taka kurde, wydaje mi się jeszcze za mała, tak jakby była gdzieś tak tu dotąd do samej tej autostrady, tu z tej strony i tu te kratki jakby były zabudowane, to by było lepiej. Ja myślę, ten korek mniejszy wtedy by był. Tymczasem zerknijmy, co tu się dzieje, co oni tu drą mordę. Komunikaty fantastyczne. No brak surowców, jak jest taka wielka strefa, to skąd te surowce mają mieć? To jest w ogóle jakaś specjalizacja? O co tu się chodzi? Nie, widzę tu ogólny przemysł. Jakieś aerodesigny i inne różne. Dobrze, zerknijmy, co tu się dzieje. A słuchajcie, jeżeli ktoś jest oczywiście nowy w grze Cities Skylines i inteligencja mieszkańców tej gry przerosła jego najśmielsze oczekiwania, to zachęcam was do poradników oczywiście u mnie na kanale. Jest cała seria, bardzo wam się przydadzą. Mogę to potwierdzić, mogą to potwierdzić już widzowie, którzy te poradniki oglądali. Możecie to w sekcji komentarzy zobaczyć, że się przydają ludziom. Także gdyby ktoś pomocy w grze potrzebował, to zachęcam. Tymczasem przechodzimy już faktycznie tutaj do naprawiania. I co my tu mamy? Zerknijmy. Jak te strefy tu są usytuowane? O tak, wydupiona w kosmos strefa przemysłowa. Potem wydupiona w kosmos handlówka, w ogóle ta tu o dużym zagęszczeniu. Drą mordę o brak towarów. Czemu? Zobaczcie czemu. Mnie tak zastanawia tutaj jedna rzecz w tym miejscu. Ta strefa, zobaczcie, przemysła, ona jest jebitna, że tak powiem, w ciul. Ona w ogóle nie ma połączenia z tą handlówką tu. Którędy oni tu przyjeżdżają? Tym jednym rondem? Tu gdzieś naokoło? Zobaczcie, tu jest dopiero przejazd, żeby oni do handlu mogli dojechać tym rondem w ogóle. Patrzcie. Przyjrzyjcie się. Tu nie ma połączenia żadnego z tej strony, z tą handlówką, ten przemysł. Żadnego. Jest w ogóle oddzielone to. Także spróbujemy tu zaraz coś poczarować, spróbujemy to połączyć autostradowo. Widzę, że jest dosyć sporo miejsca, więc puszczę nawet może tu autostradę dookoła miasta. I co tu jeszcze mamy? Tu jakieś dziwne wygibasy. No to mówię, to kiedyś też tak budowałem, takie fajne, fantastyczne rzeczy produkowywałem. Tu nie wiem, chyba powódź jakaś następowała, czy o co tu się rozchodzi, nie rozumiem tego. Nie wiem, tu krety ryły chyba i się tak zapadło. Dobra, tu rzeczka sobie płynie. Jaki my mamy dostęp w ogóle? Ile kratków? O jest, nie sporo kratek. Dobra, będziemy kombinować. Będziemy kombinować. Jest trochę miejsca, żeby coś zrobić. Także jest ok ogólnie. Tu znowu widzimy jakieś dziwne. W ogóle tak blisko autostrady dociśnięte miasto. Czemu nie zostawiacie sobie miejsca na jakiekolwiek gwiazdy dodatkowe, w razie czego jakby się syf zrobił? To jest też błąd, który zauważyłem, że często ludzie robią. Do samej autostrady miasto dociśnięte. I potem, jak ja to ma naprawić. Ojeja, wala Boga. Wala Boga, o co chodzi. Dobra, także weźmiemy się tu może
Tu jest coś tu dziwacznego, tu jest dróg tyle połączone, że szok. Ja to zrobię zaraz inaczej. Ja to zaraz naprawię. Czekajcie, bo ja słyszę, że ta gra znowu coś mordę drze za głośno. Dźwięki. Głośność radia, muzyki. Ciszej mi tu proszę być. Bo drzesz to japę jak nienormalna. O. Że nie można normalnie w spokoju pomyśleć, co ja mam tu zepsuć w tym mieście. Bo nie, muzyka musi drzeć mordę. Okej, co my tu mamy? To wydłużymy, bo to jest jubel w ogóle. Takie tu nakrzyżowane dróg. Ja tu skorzystam w tym miejscu oczywiście z klasycznego wjazdu. On był klasyczny, ale widzę, że ktoś go przetuningował. Matematykę linii widzę, ktoś tu znowu już wymyślał. Jak widać, pomaga. Pomaga. Nie ma korków, nie? Zawsze matematyka linii, oczywiście ratuje sytuację. Pamiętajcie, że City to nie real. Ja już to powtarzałem. Więc czasem może mogłoby się wydawać, że coś pomoże, ale ja mówię, ja już u siebie matematykę linii też przerabiałem, bo też szukałem cudownych metod na korki kiedyś. Nie ma, na tą grę nie ma, po prostu trzeba trochę czasem, trochę mnie kask przeszkadza, mnie noc zasłania. Trzeba czasem po prostu troszkę pomyśleć, a nie tak wszystko na pałę. I nie dociskajcie tak miast naprawdę do autostrady, bo tu teraz nic zrobić nie. Aby się prosty jakiś zwykły zjazd nawet tam zrobiło, jakiś taki... Czekajcie, bo tu jest autostrada stąd. A ja mówiłem, że chciałbym dookoła tutaj tej strefy puścić, więc skorzystamy z jakiegoś... Znaczy z jakiegoś. Mamy tylko dostępne w sumie koniczynkę. Tutaj zaraz te tory będziemy naprawiać. Na razie je usunę, żeby po prostu tu węzły autostradowe zbudować. Bo tu będzie potrzebny zdecydowanie. Żeby tu coś zrobić sensownego. Więc sobie dam tą koniczynkę. No raczej nie będę na odcinku, słuchajcie, jakiś wymyślał nie wiadomo jakich skrzyżowań. Może jakby były z intersekcji jakieś pobrane z workshopa, to jeszcze bym się pobawił. Jakieś ładniejsze. Natomiast my tu się mamy zająć odkorkowywaniem, a nie konkursem piękności na miasto. Więc zrobimy tak. Jakoś. Kurczę, ale przypasowało pięknie znowu. Widzicie, normalnie z każdym odcinkiem to coraz lepszy skill z tym celowaniem z tej drogi. To jest kurde, co? Piękne. I dobrze, i tak może być według mnie. Teraz tylko musicie w drugą stronę jechać bardziej niż tam. O, tu, prawda? No i tam sobie do góry pojadą. Tu ich połączymy z tym. Zobaczymy, co się uda tu wyczarować. Będziemy tu walczyć o odzyskanie tu normalności w tym mieście. Boże, co ja zrobiłem? No dobra, niech jest już tak. Tu jest, tu są te tory. Dobra, też to wyburzymy na razie. Muszę pamiętać potem, żeby podłączyć, bo miasto wybuchnie całkowicie. Te pociągi tu są raczej potrzebne w tej strefie towarowej. Nie wiem, czy tu więcej coś by nie było potrzebne na taką wielką. Okej, tu może tak być. Albo nie może. Może, niech tak jest. Puszczę tu drogę i jakiś tu wyjazd zrobię z tej strefy przemysłowej. I tu po drodze jeszcze jeden. Sorry, że będę znowu tylko z tych zwykłych przejazdów korzystał. Ewentualnie jak ktoś ma pomysły sobie budować coś innego. Może w głowie. To może sobie kombinować. Natomiast mówię, to jest odcinek. My tu musimy naprawić miasto, a nie się za bardzo zastanawiać, czy to jest ładny wjazd, czy brzydki. Natomiast widzimy, że ta strefa przemysłowa, tak jak mówię, jest gigantyczna, więc coś by się tu jednak przydało dodać, nie? Buduję w taki sposób, zauważyliście, że ja tak trochę zamykam jakby to miasto tymi rozjazdami, ale wiecie, możecie sobie zbudować jakiś rozjazd, który na dwie strony będzie ruch rozrzucał, gdyby w przyszłości miała powstać druga strona miasta, nie? Tak jak mówię, to jest zawsze przykładowe, a trzeba sobie samemu kombinować i myśleć o tym, co dalej ma być. Przede wszystkim już mówiłem to nieraz, że głównym problemem jest to, że wiele osób buduje po prostu za mało autostrad. To jest też niedobrze. Jak my tu mamy? Kurde, to jest co? Gdzieś jak pięknie? Ja pierdziel. A jeszcze nie piłem dzisiaj nic. I taka celność, kurde. Czajcie to? Zobaczcie, normalnie. To jest kurde. Umiejętność dopiero.
chybił, trafił i trafiam zawsze. Szkoda, że w lotka nie mogę trafić, aby mnie się bardzo przydało. Naprawdę. Naprawdę by mnie się przydało w totka. Teraz żebym tą koniczynkę tam pizgnął. A zrobimy tu, dobra. Niech już ona tak zostanie. Zrobimy hieroglifa po prostu jakiegoś tu dziwnego. Ja myślę, że nie będzie tak źle chyba. O, cyk. Będzie okej. Okay. Myślałem, że jakiś gorszy tu wygibas wyjdzie. Jakiś ostrzejszy. To jest taki w miarę. Tak w miarę jest. Tak damy. I okej. Okay. Tak kurde trochę nie wyszło mi to idealnie tym razem. Tym razem nie wyszło idealnie, ale dobra. W tą stronę mają jechać tu. Okej. Okay. Oczywiście teraz tu. Co tu jest? Tu lane highway? Nie. Ja bym chciał jednokierunkową. Tą zwykłą. Rosele bym potrzebowałem. Kaj to je, bo tu jest tyle dróg znowu różnych, dziwnych, śmiesznych. Nie dwukierunkowa, zwykło ja chcę. Ja chcę najzwyklejszą, normalną, taką autostradę fajną. Chyba tu lane to jest. Teraz muszę to tak zrobić też, żeby to sens tu miało. Stąd sobie tu wypuścimy. Będą wyjeżdżać. Prądy urwało oczywiście tradycyjnie. Barwy. O, tu będą sobie wyjeżdżać. Zrobię, żeby to w miarę też, żeby tak w miarę chociaż wyglądało. Damy tu. I tu będą sobie wjeżdżać. Znowu widzę problem bardzo duży. Znowu jest tak wielki i dupny prostokąt. Nieprzedzielone tu. Już to będzie na bank do podzielenia. Od razu to zrobię. Jest na bank źle, tam te z wieloma pasami drogi. To wam też mówiłem, żeby takich wielkich prostokątów nie budować. Tu jest za długa droga dojazdu wszędzie. Nie ma żadnych krótszych tych skrzyżowań. To jest błąd, tu przeszkadza budynek. Że cały czas w tej zakutej pale mieć odbudowę torów, bo naprawdę. Chociaż tu na razie dam. O, cyk. I od razu połączę do handlówki, bo to musi być. To musi być, jak może nie być handel połączony, kurczę. No nie róbcie takich skandali, kochani. Dobra, i na razie by było tak. Już jakoś to wygląda, jakaś wrzutka już tu jest z innej strony do tej przemysłówki. Natomiast naprawmy te prądy i tory teraz. Prądy i tory naprawmy, bo tu skandal się dzieje. W tym momencie, gdzie są tory? Proszę mi tu dać. Możemy to dać i tu ponaprawiać. A nie. Coś kurde powyburzał, teraz wybuchnie wszystko. Najlepiej. Tu, cyk, o. Tu fajnie to zrobimy. Przejdzie górą, mam nadzieję, że przejdzie, jak nie to w łeb. No co ta gra znowu mi mówi, że nie, jak kurde mogę. Chyba widzę, że mogę. Nie gram, kłamie ta gra. A. Nie można, bo nie wiem co. Nie mogę. Bo gra stwierdziła znowu coś. Gra wie. Ty nie, gra wie. Gra wie najlepiej wszystko. Ja i nie idzie, ja. Nie idzie. No zobacz. No czemu nie idzie? No co jest tym badziewiem? Normalny. Za nisko. Za nisko, ja. Na pewno. Na pewno za nisko. O! Jest sukces. Udało. Udało się. Jeszcze fajnie by było, jakbym klikał przy budowaniu to, co trzeba, nie? Jak ładnie, prosto wyszło. Ja pierniczę, że bym się nie spodziewał tego. Okej, okay, tu damy. Na wprost. Najwprost. Tyk. O, udało się nawet bez jakichś większych tu ekscesów. Dobra. Tu prosto dam. A wiem, że pięknie to wygląda. Też się cieszę, że tak ładnie umiem budować. Dobra. O, i już tu będzie pociąg jeździł i ja jeszcze gdzieś go tu uciąłem, nie? Gdzieś tu jechał dokądś. Zejdźmy tutaj do podziemiów. O, zobaczmy, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Gdzie to było połączone? Co ja tu urwałem? Stąd, tak? Jest kilka linii na jedną stację połączone. To nie jest wskazane. Tu co? O co tu się rozchodzi? Tyle tych pom-pom-pom-ciam-pom-pom jeździ. Co to jest? Jezny. Czego ta gra znowu nie rozumie? Jak chcę pod ziemię zejść, klikam chyba page down, to chyba pod ziemię się schodzi, nie? Czy do czego ten przycisk służy już teraz w tej grze?
Bo już najwyraźniej po 8 latach zapomniałem chyba, do czego on jest. Kuźwa zawsze obniżał teren, teraz już nie działa. Coś tu się śmierdzące rzeczy dzieją jakieś. Z tą grą. I teraz o co tu się rozchodzi? To było połączone tu jeszcze coś. Czekajcie, to zrobimy tak i tu gdzieś wypuścimy może. Może będzie działać. Nie wiem jaki tu był pomysł tego kogoś tutaj, kolegi Falcona, jak to miasto budował. Natomiast ja wiem, że my tu się musimy jakoś dołączyć. Tu chyba jakaś Hiroshima była, czy nie, tu był huragan jakiś tu tańcował. Zobaczcie, ile drzewów połamało. Tutaj było ślady po jakimś większym tuba, tornadzie są nawet może. Tu mamy taki przejazd. Aha, bo to jest do tego, tu przejazd, do tego portu. Poczekajcie, ja ten przejazd przesunę. Inaczej to zrobimy. Zrobimy to inaczej. Wyjdźmy już z powrotem nad ziemię teraz. To tu back. Weźmy to back. I teraz tak, tu się będzie prawdopodobnie ta autostrada kończyć. Zobaczymy, co nam się tu uda wymyślić, bo tu jest przejazd też. Okej, okay. Kawałek torów znowu wyburzę. Spróbujemy pod tym pomostem się połączyć tu. Albo obok tego pomostu nawet. Wróćmy do autostrad. Do autostrad. Autostrada jest. Proszę. O, pyk. Autostrad nie, tą dwupasmową damy. Sobie na przykład. Żeby koło siebie znowu nie wjeżdżali i nie wyjeżdżali. A damy tu skręt. I pojedziemy tu. Teraz stąd pojedziemy. Tu. O. Czekajcie. Inaczej to. O. Tak damy. Teraz tu będziecie sobie wjeżdżać. Tu będziecie sobie wyjeżdżać. Teraz to torowisko znowu. Może dam to pod spodem. Pod ziemią. Tu ten poziom wisimy w tym miejscu. Dobra, cyk, cyk, cyk. Proszę tu na dół jechać. Ile razy mam to nacisnąć? Czego nie rozumiem? Czego nie rozumiesz, groch, kurde? Jak mówię, to mówię, że to tak ma być. O, tu proszę. Ta na dół i do góry jeździć. No i okej, okay, na początek takie coś. Tu połączyliśmy jedną drogą tylko z... ze strefą tą... handlową, to nie jest, kurczę, dobrze, ja coś czuję, ale czekajcie, bo tu jeszcze nie dokończyliśmy, bo tu trzeba wjazd dokończyć, ten drugi. I może zróbmy tak, że połkniemy tego nypla, takiego, damy jakoś... Nie, no dobra, stąd, bo tu wjazd musi być. Damy tak, damy tu tak i sobie tu będą wyjeżdżać. A tu sobie będą wjeżdżać. Ja mówię, ja sobie zdaję sprawę, że to pięknie nie wygląda. Staram się tak w miarę to zrobić. Tu będą wjeżdżać, tu wyjeżdżać. Pamiętajcie, że ja też powtarzam zawsze na odcinkach, aby budować w taki sposób, że wjazd jedną ulicą, a wyjazd drugą. Żeby w jednym miejscu się wam samochody nie krzyżowały wszystkie, nie? Bo wam się SIF-u zrobi dodatkowe. I teraz tak, ta handlówka jest mega duża. Na pewno też jakieś transporty z zewnątrz do niej przyjeżdżają. Więc ja tu po drodze jeszcze jedną wrzutkę dam do niej. Oczywiście mówię, będę korzystał z tych skrzyżowań, kurczę, tradycyjnych. To jest najlepiej to zrobić. Autostrada jak tędy przebiega, to gdzieś tu znowu może dam. Albo, czekajcie, o. Jakoś tak, żebym mógł się tam, kurde, połączyć. Okej, okay, dam gdzieś tu i ten cmentarz przesunę. Za chwilę. Za chwilę przesunę ten cmentarz. Dobra, tu sobie damy jakoś... O, Holender. Może z zewnętrznej pierw to mi będzie łatwiej. O, tak ładnie znowu pasuje. No ja tak to ja uwielbiam budować, naprawdę. Jak wszystko pasuje ładnie. No kurde, żyć nie umierać. No prawie sama ta gra już robi dzisiaj wszystko, tu widzę. Pięknie. Dobra. No tu znowu zrobimy jakiegoś takiego zygzaka lekkiego. Trudno. Coś tu się zrobi, żeby w miarę to wyglądało. O, teraz trochę nie wyszło, ale prawie.
karty. Jakoś tak. No i git. Tak w miarę to wygląda. Nie jest taki całkiem sifu na odwal zrobiony. Okej, no i mamy takie coś. Połączmy to tutaj z miastem, ten cmentarz. Cmentarza nie przeniosę. A nie, przeniosę. Jest mówit. Jest mówit w razie czego. No, przenieśmy ten cmentarz gdzieś. Jakieś takie bardziej ustronne miejsce, na przykład do spalarni odpadów. Pan bym dał. Pytanie, ile tu jest cmentarzy w ogóle dane? Jestem ciekaw. Wam też tak zacina, jak mówita używacie? Bo u mnie to jest jakaś tragedia czasami. Jak obiekty przesyłam mówitem, to strasznie lubią lagować. Nie wiem, czy też tak macie? Ja mam tak. Ja mam tak. No i okej. Dobra, i teraz już jest git. Tu trzeba dociągnąć teraz ten wjazd i wyjazd znowu. Nie wiem, czemu tu kolega Falcon ma wyzerowane paski stref. Czuję tu budowanie hektarówki. Normalnie. Czuję, że tu nie było tak budowane regularnie, tylko było na walma kwadratów. Będą żyć. Dobra, tak damy. Dobra, i tu sobie będą wyjeżdżać. Dobra, pyk, pyk. No odwróć ten kierunek, mają wyjeżdżać z tego miasta. Kurde, ile razy mam ci mówić. Dobra. Ja bym tu jeszcze dał coś. Tu jest takie dziwne coś pokrzyżowane. Zobaczymy, jak oni się zachowają. Co nam da samo zbudowanie tych autostrad. Co drom mordę tu? Co tu stało? Takiego, że drom ryj. Że dostępu do drogi nie ma. To zobaczymy. Zrobimy ładnie, naprawimy. To też stąd wek. A co tu? Tu o co? Prują japę. Co tu było? A linia pewnie jakaś pociągnięta. Nie, tu jest coś. Od jakiejś drogi zostało. Aha! Dobra. Na anarchii pewnie było zbudowane, a ja tu anarchii nie widzę. Szkoda, że pikera tu nie ma, kolega. Ten mod piker. Bardzo fajna rzecz, przydatna. Okej. To są czteropasmowe. A dam taką tam pierwszą z brzegu. Tu jest chyba z pasem zieleni, akurat mi się trafiło. A niech tak jest. Tu jakiś dziwny taki kruciak. W ogóle tu skrzyżowane z tym. To jest bez sensu takie coś w ogóle. Bo to też robi bajzel. Natomiast ja bym tu wyburzył ten kawałek autostrady i też wjazd do miasta tu dał szybciej. Po prostu, żeby miasto korzystało osobno oprócz handlówek i przemysłu. Dla samego ruchu miejskiego, nie? Tutaj tam. Jakoś tak mniej więcej tu się staram wycelować, żeby pasowało. Teraz to ogarniemy. Zobaczymy, co oni, jak oni się zachowają, bo wiecie, że ja buduję w taki sposób, że po prostu mniej więcej widzę, gdzie jest problem, staram się naprawić i potem przychodzą poprawki, gdybym się okazało, że jednak jestem głupszy niż ta gra i wtedy się poprawia, jakby coś nie działało. Na pewno tu trzeba poprzedzielać te prostokąty, zaś są za duże. Ja to najpierw zrobię. Najpierw to zrobię. Będzie, kurde, dzisiaj normalnie... tu górą jest niepołączone, na pewno pomosty będą potrzebne. Śmieci też do miasta jeżdżą naokoło, tu jest niepołączone. Jak zauważyliście, widzowie, jak ktoś ogląda odcinki, przeważnie te same błędy, nie? Brak połączeń drogowych. Wszystko odcięte, jakoś zamknięte, nie wiadomo o co chodzi. Tu jest jakiś wjazd, nie będę z nim nic na razie cudował. No, sprawdzimy po prostu, jak się zachowają tamte wjazdy. Natomiast najpierw... A czekajcie, czy światła nie powstają nam tu? Gdzie jest mój mod najlepszy? Oczywiście, że powstają. Remove all. Nie wyłączaj. Nauczyłem się togle obsługiwać. Nie szło tu tego stopu nacisnąć, ale jak się najedzie na ten wyłączony, jak byk napisane, że trzeba kliknąć kontrol i lewy, żeby wszystkie znaki stop w mieście wyłączyć. Aż sobie zawczasu to kliknę, bo ostatnio było miasto, było stopy klikane u odcinka. Także dobrze, nie? Dobrze. Pięknie. Okej. Okay. Przedzielimy to. O. No i tak to mniej więcej takie prostokąty ja buduję, nawet mniejsze. Tak. Nie może tak być, takie długie prostokąty, kochani, bo to naprawdę za długi dojazd. Wszystko ma takich prostokątów nawalicie. Za dalekie trasy dojazdu są. Na przykład straż pożarna, karetka, czy tam
wywóz trupów. Kurde, jakiś skos powstał. Okej. Okay. Wróćmy na te czteropasmowe drogi. Ja sobie tu górą dam. Tu górą na pewno będzie musiał być przejazd. Nie ma w ogóle opcji, że nie. Czemu to tak gównianie podnosi? A gdzie są, gdzie jest ten pasek z nachyleniem terenu tu? Stąd. Gdzie on zniknął? Skandal po prostu. A nie, jest anarchia, przecież co ja ślepy jestem. Narobany to do domu. Co za bruk, jak nie widział, że anarchia jest. Jeszcze za mało, no ja pierdzielę. Ctrl Z sobie pozwoliłem zainstalować ten mod. Jeżeli ktoś nie posiada tego moda Ctrl Z, to ja naprawdę polecam. Bardzo przydatna rzecz. Nagle jest zbyt same zbocze, a? Ciekawe. Okej, okay, się tu połączmy. Albo się nie połączmy, bo jak gówno to wygląda. Wróćmy pierw tu do... O, tak i teraz skręćmy. Okej, okay, jeden taki pomost. Tu jakaś tama jest. Okej, okay, zróbmy jeszcze tutaj ten wjazd. Ten wjazd i wyjazd tu zróbmy. Stąd będziecie... Kurde, nie to. Nie to. To za zważywienie. Tu skręcać ta droga ma. O, tu będziecie ładnie z miasta sobie wyjeżdżać. Pięknie. Tu sobie będziecie ładnie wjeżdżać. Gdzieś, no powiedzmy tu. Jest taki dosyć większy odstęp od wyjazdu i wjazdu. Dobra. I zróbmy teraz próbę. Kurde, 26 minut już produkcjonizowania. Musimy sprawdzić, co tu działa, co nie działa. Natychmiastowo. O kurde, nie może tak być. Sprawdzamy, co się dzieje. Dobra. Zobaczmy, co się wydarzy. Jak tu jadą, ładnie. Pięknie. Okej. Okay. No i teraz część ruchu poleci tam. Część jedzie tu. I tu są koreczki, nie? Okej. Okay. Okej, okay, tu trzeba też poprzedzielać za duże prostokąty. To na pewno. Tu są za duże. Jakby to mniej więcej... Tam dalej może nie, ale tutaj... Tu są linie jakoś puszczone dziwnie. Nie wiem, czy te linie nawet tak muszą być. Tu już prąd powinien z automatu sięgać. No tu takie małe kwadraty trochę wyszły, ale to jest potrzebne, to podzielenie. Bo to nie może być naprawdę takie wielkie prostokąty. Serio. Bo jest syf. Ej, tyle popa uciekło z miasta, co tu się dzieje? Dlaczego takie rzeczy brzydkie się dzieją? Nie lubię tego. No a tu jest teraz zawalone. Zobaczmy, jak to auto... Ej, tu odciąłem od tego, od portu ich. Poczekajcie, muszę tu coś zrobić. Chociaż nie, pojadą sobie tą inną drogą do portu. Teraz tak. Tu jest teraz... Widzicie, co się dzieje? Teraz wszyscy na to jedno połączenie tu nagle wjechali, żeby do tych handlówek dotrzeć. To jest to, o czym mówiłem, że tu jest brak połączenia, nie? Brak połączenia z tym handlem. To jest masakra. To jest właśnie to. Tu daj damy chociaż im jeszcze jeden wjazd. Tu jest kruciak. O nie! O nie! O nie! O nie! Najgorzej. Kruciaka się musimy pozbyć. Tym samym ronda chyba też. Bo nie widzę, jak tu inaczej to rozwiązać. Wywalimy to rondo. Mamy czteropasmówki. Już na bieżąco naprawiam, bo widzę, że to nie jest tak, jak powinno być. Trzeba to od razu ogarnąć. To jest syf nieziemski. A po co czekać, aż się rozjedzie, jak widać, że to jest źle? Udany? Okej. Okay. Bez kruciaków, bo kruciaki to jest zabójstwo, pamiętacie? Ja zawsze o tym mówię. Kruciak nie! Nie kruciak! Nie! No i teraz powinni tu jakoś się ruszyć dosyć. Tak, tu jedziemy, tu jedziemy. Tu nie jedziemy, ale to jest oczywiście problem wiadomej przyczyny. Nagle wszystko się teraz zjechało do miasta, nie? Bo nagle gdzieś coś zostało naprawione. Tu jest spokojnie, okej. Okay. Zobaczmy, jak to wygląda. Gdzie zielono? Zobaczmy. No, trochę się odjublowało, 74%, nie? Od razu widzicie, ile do przodu?
A? To nie jest tak, kurde. To nie jest tak, kurde, prosto wcale. Okej, okay, tu sobie jeżdżą z tej stacji. Tu jest jakiś problem. Nie wiem, czy tu droga za wąska nie jest. 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 Dajmy im tu z więcej pasów, to sobie będą spokojniej jeździć. Będą mieli pewność, że się zmieszczą. O, proszę bardzo. Te drogi można... O! O! Coś się tu słuchać nie chce. Proszę bardzo. W przemysłówkach warto dawać te drogi, co mają więcej pasów ruchu, naprawdę. Nawet te wąskie teraz dali. Były za friko. Można z nich korzystać, tutaj sobie ulepszę. O, na pewno będą lepiej jeździć. Dzięki temu. O, tu brak usług jest. Czyli co, straż pożarna, tego typu rzeczy, zaraz to badamy. Obadajmy, na pewno, nie, straż pożarna jest, a nie, no tak średnio z tą strażą. Niby jest, ale gdzieś nie za blisko. Damy tutaj na tą strefę. No w Przemyśle straż pożarna to podstawa. Oni potrzebują jeden budynek straży pożarnej na jeden budynek przemysłowy. Serio. O, widzicie, już przestali drżyć japy. Jak straż pożarna powstała, widzicie, no, od razu oświecenie. Zobaczcie, co się dzieje. Piękne, nie? Cieszycie się? Mówiłem, że przeważnie właśnie straż pożarna. To jest problem jakiś. Policja jest. Ale, no, znikają te problemy z tym, nie? Z usługami, także cieszy mnie to. Natomiast tu jest nadal Sifu. Sifu jest, bo wszyscy jadą tym jednym, tak? Mhm. Do tego handlu wszyscy jadą. I tu jadą wszyscy. Ale zrobiliśmy objazd dookoła miasta, więc to już jest sukces, bo widać, że jeżdżą tędy. Natomiast teraz trzeba to jakoś zrobić, żeby ten handel ogarniali. Hmm. Trzeba tu dać jakiś pomysł, bo jest tylko jedno połączenie z tym handlem. No trzeba niestety dać więcej tych skrzyżowań, jakimś sposobem je tu zmieścić. Bo innej metody tu nie widzę. Spróbujemy tu trochę blisko wjazdu skrzyżowanie, tak ryzykownie, ale być może się uda, że to będzie działać. Tu dam jeszcze jedno. Gdzie idzie, to dam, bo po prostu jest za mało tych przejazdów. Naprawdę. Naprawdę jest za mało. Tam znowu gdzieś naokoło jeżdżą. Tu jest jakoś dziwnie połączone w ogóle. Czekajcie, ja to zrobię inaczej. Tu jest tak puszczone na bok ta droga. Tutaj jakbym to połączył normalne takie skrzyżowanie. O, stąd dał. A o co tu się rozchodzi? Czemu ten węzeł tak dziwnie tu jest? Tu można połączyć, natomiast tu są cyrki na anarchii jakieś odwalone znowu. O, zobaczmy, co się dzieje. Uważajcie z tymi anarchiami, bo psujecie sobie sami. I okej, teraz powinno tu działać lepiej. Ale tu króciaka wytworzyło. To nie jest dobrze. Króciak to nie jest dobrze. Bo oni coś nie będą chcieli po nim jechać za wspaniale. A czekajcie, jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. Damy. Damy tu. Może. A to? Można z tym połączyć? Można, tylko ciekawe, co to da. No zobaczymy zaraz. Może się rozjadą. O, jadą, kurczę, nawet. O, nawet sobie radzą, tylko tutaj teraz stoją. Dlaczego tu stoimy? Bo tu jest Sifu. Ale Sifu jest dlaczego? Tutaj taki wielki aż. Bo wszystko naraz znowu pojechało. Dobra, ale chyba tutaj się ruszy, ja widzę coś. Zobaczcie, jak się szybko naprawiło te towary, widzicie? Kurde. Teraz tylko pracowników brakuje, to jest problem. Ale tu jeszcze o usługi drą dupę. Drą tu japę o usługi, dlaczego? A być może z czasem się to naprawi, zobaczymy. Coś tu działać zaczyna, ale ile ludzi wybyło z miasta, ej, co jest? Co tu się działo, że oni tak wybywają? Już powinno być ok. Dlaczego zniknęli nagle? Jak to tak? I co, oni wyparowali?
Teraz mnie ktoś powie, że korki mniejsze, bo ludzie... Co? Co tu się dzieje z tą... 100% było ja! Ale ja, to jest 90. Jak ciul. Widać tu po tym, nie? To jest 90. No, no. Spoko. O 100. A, ale mam metody ta liczenia, ta gra. Data, spokój. Ale, o, widzicie, pomogło, że dodałem więcej tych przejazdów. No teraz chwilę potrwa, zanim oni, bo oni podowozili teraz towary. Przez to był taki korek. Więc to powinno się już teraz jakoś inaczej rozjechać. Damy tu jeszcze coś, bo widzę, że tu brakuje skrzyżowania, zdecydowanie. Dobra. O, tędy sobie będą jeździć. Tu jest połączone z tym portem. Ja bym może tu jeszcze coś dał, żeby do tego portu mieli łatwiej. Powinni się chyba zaraz zacząć wprowadzać z powrotem. Tej grze coś odwaliło. Normalnie Dekla dostała. Co, jak to jest możliwe, że tyle mieszkańców tu było? Znaczy ja nic nie psułem z terenów żadnych. O, tu damy połączenie też. Znaczy oni się powinni wprowadzać, jak strefy się naprawiły, a nie wyprowadzać. Co to się dzieje? Mieliście tak kiedyś? Ja pierwsze na oczy słyszę taką sytuację. A zobaczcie, a tu się domy budują normalnie. O, będą wracać, cicho. Będą wracać pomału chyba. Mam nadzieję taką. One zhejtują, że popsułem miasto, kurde. A jak ładnie jadą sobie teraz tędy. O, tu sobie przejeżdżają, to mnie cieszy. To mnie cieszy, to ja lubię. O, chyba wróciło do normalności. Ale tu? Co tu się wydarzyło? Dlaczego taki skandal tu jest? Dlaczego oni tu się tak zakorkowali? Dokąd wy jedziecie wszyscy? Dokąd wy wszyscy jedziecie? Na tą stację. Wszyscy jadą na tą stację. No to teraz to trochę potrwa, zanim oni wjadą tu wszyscy, niestety. Nie wiem, czy tej stacji nie wywalić stąd. Nie wiem, czy tej stacji stąd nie wywalić. Bo wszyscy na nią jadą teraz. Widzicie, co się dzieje? Wszyscy na tą stację jedną cisną. Niezły bajzel, nie? To chwilę teraz potrwa. Ale kurde, zobaczcie, momentalnie odkorkowane. Został ten kawałek tu, nie? O, a co tu Dromryja? Co tu się wydarzyło? Co tu za rzeczy brzydkie? Liczby klientów brak. No jak wyparowało z miasta tylu mieszkańców sobie nagle z przyczyn niewiadomych, to brak, no. No sobie poszli, po prostu wyszli. No stwierdzili, mamy do... O, wracają. O, jest pięknie. Natomiast mam nadzieję, że to się tu naprawi. Że zaraz na ten pociąg się wszyscy tu zmieszczą. Ile tu pociągów się zrobiło? O kurde. Skandal. Dlaczego? A nie mogę, nie może być do jednej stacji podłączone. Dobra. Już wiem, w czym problem. Już wiem, w czym jest problem. To sobie odłączymy. Jednak. A jednak muszę po swojemu zrobić. A, nie wygrasz z tą grą czasami. Okej, okay, jadam drugą stację. To ma nowy dworzec kolejowy. Dam go tu. I damy jeszcze jedne tory pod spód. Na dwie stacje powinni się szybciej rozjechać z tym swoim dostarczaniem towarów, bo się oczywiście sobie ubzdurali, że oni muszą, koniecznie. Oni muszą mieć koniecznie tory i ciul. Tak powinno działać chyba. Okej, okay, zobaczymy, teraz będzie lepiej. Na dwie stacje będzie lepiej, bo jak są dwa połączenia z dwóch stron, to lepiej na dwie stacje to rozłożyć. Teraz powinno się naprawić. No trochę budynków wyłożyłem fabrycznych, przepraszam, no zepsułem, ale powinno naprawić. Zobaczcie, wracają mieszkańcy do miasta. Także jest dobrze. Zaczynają strefy funkcjonować. Tylko teraz właśnie, żeby oni na te pociągi pojechali w spokoju. Żeby już tu syfu nie robili takiego. Ale to się skraca, o, ruszać się zaczyna. No tylko to nam zostało na dobrą sprawę. Więc problem był jak zwykle w strefie przemysłowej. O, widzicie? Zmniejsza się, bo było całe tu zawalone. Czerwono było wszędzie.
Okej, okay, i tu rozszerzenie drogi pomogło, jak widać. Oni sobie teraz lżej jeżdżą. Także Gites. Czekamy, czy to się naprawi. No zobaczcie, reszta miasta już jest Gites, nie? Jest pięknie, jeżdżą. Zobaczcie, jak oni ładnie jadą. Tutaj jest jeden most, ja bym dał jeszcze jeden, bo za bardzo obciążony według mnie jest ten jeden. O, zaczął pasek zielonego stanu nawet wracać do normy i to jest piękne. To mnie cieszy. O, się nie spodziewałem, że taka magiczna sztuczka będzie. Widzieliście? Jednym praktycznie tylko tym. Trochę dookoła zbudowałem drogi. Także pięknie, pięknie. Takie naprawianie lubię, że niby jest burdel. Prostą rzecz zrobię i jest cyk, nie? I jest szyk od razu. I widz zadowolony, że miasto naprawione oczywiście. O, tu dam jeszcze jeden pomoc, bo za dużo mi tych samochodów tu jest na tym jednym. Aż oczy razi, jak tak gęsto ich jedzie. Teraz będą jechać tędy też. Się powinni na dwa rozrzucić. No, wracają. Nadal tu jest brak usług. Dlaczego? Dalej to z tymi pożarami jest tak średnio. Że tu jeszcze dam. O, pyk. Dobra. O, teraz będzie więcej miasta zadowolone. Natomiast nie wiem, czy to wpłynie na te przemysłówki. Może, może tak. A jak nie, to sprawdźmy jeszcze, jak tu szpitale wyglądają w tym mieście. O, tak średnio. Tu jest średni stan zdrowia 18%. O kurde. Bida straszna. Tu jest szpital. Ale to są szpitale, czy co to jest? Nie, to są kliniki jakieś. Serio? Taka bieda ze zdrowiem jest? Wyłączmy tą anarchię, bo się coś buduje już, co nie powinno, jak zwykle. O. O, już jadą karetki. Ktoś się pochorował gdzieś. Tu coś do mryja. Ale od czego? Mieszkańcy chorują. Ale od czego? Jak tam hałasy? Od hałasu? Nie. Od gruntu? Od gruntu? No tak średnio. Co, wodę czystą piją? Zobaczmy, jak woda wygląda może. Może gdzieś zaciągają jakieś pyszne rzeczy. Jak? Dlaczego? Stoją odpływy ścieków po stronie pomp. Jak? No jak ścieki można do pomp wpuszczać? No ja pierdzielę, nie wierzę. Wypadł z tym na drugą stronę tu. Kurde. No nie robimy takich rzeczy, to skandal jest. To ja już wiem, co oni tak nagle zdechli wszyscy od razu. Okej, teraz trzeba to podłączyć, nie? No, takich skandali to nie robimy. Byście chcieli taką wodę pić? Tak mieszkańców podłączacie? No i czemu to nie buduje? Ponoć jest dobrze. Jezny. Jezny. Tu też jest pompa. No czemu nie mogę tego zbudować, dziadostwa? Te pompy to tu w ogóle zasięgu do wody tak nie mają. Czekajcie, inaczej to trzeba zrobić. Te pompy trzeba przestawić. Jak idzie, tu na przykład. No tu nie mogą być na pewno. Chociaż w ogóle tych pomp tu jest za dużo. To by było widać, że na full jest, nie? Zaraz je usuniemy po prostu i zwyczajnie. Żeby tej sypiastej wody nie zasysały. W sumie mogłem mówitem je zaznaczyć, nie? Ale po co? Ale po co? Po co pomyśleć szybciej, nie? Zakutowałem. Nie wiem, tu jakiś plan był wysuszenia czegoś? Poszła syfiasta woda do miasta. Okej, okay, tu dalej nic nie ma. Aha, tu jest jakieś korytko. Teraz te... To jest źle. Co by tu zrobić z tym? To jest wciul źle. Te odpływy by musiały być po drugiej stronie miasta, tam. W którą stronę ta rzeka płynie? Gdzie to było? Pompy. Tu powinna teoretycznie płynąć. A płynie tu, bo pompy to ciągną.
A tu już płynie dobrze. Okej. To te odpływy wywalimy stąd, po prostu tam dalej. No tak to nie może być. Na pewno nie. Tu na Wygwizdowie. Te odpływy wszystkie. Dam pauzę jeszcze. Jeszcze jeden. Problem się znalazł. Tu kolega coś mówił, że coś eksperymentował, natomiast ten eksperyment to nie do końca mu chyba wyszedł, bo już miasto zaczęło warzywić. I umierać. A są chorzy wszyscy. Wszyscy są chorzy. To nie może tak być. Przestawię, żeby to miasto przetrwało. Cyk. Okej, się powinno naprawić. Mam nadzieję, że będzie w dobrą stronę tylko odpływać to, nie? Nie będzie cudów. O, a tu idzie rury budować nagle? Ciekawe. O, jest. Dobra, Lites. Lites. No chyba teraz będzie dobrze. Trochę tych pomp wywaliłem, ale chyba jeszcze ich jest za dużo. Odpływy nadążają, natomiast żeby tej syfiastej wody nie chlali. A, spłynie spokojnie chyba ten. No, a tu jest w dół, dobra, odpłyną ścieki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Może kilka pomp z tej strony dam, żeby tak tu nie ciągnęło wszystkiego. O. Na przykład. Te w ogóle tu na brzegu, co stoją? Bo coś czuję, że mogą pociągnąć z tamtej strony ten syf. O, tu dam. Ta rzeka też trochę dalej sobie tam płynęła. O, cyk. Tu na pomoście pompa postawiona. Cyk. Reparujemy. Ilu wróciło ich? O, no już znaczna część wróciła. Bardzo mnie to cieszy. Znaczna część mieszkańców wróciła do normy. Także pięknie, pięknie. O, te kilka pomp się przeniesie. Będzie lepiej. Tu będzie bezpieczniej. Tam będzie bezpieczniej. Nie będzie tak tu ciągnęło aż. Powinna napłynąć ta woda za chwilę. Spokojnie. O, na spokojnie. A skąd teraz to płynie? Aha, z tej tamy. Tu jest druga tama i trzecia. A tu pewnie ktoś chciał prąd produkować sztucznie. Ciekawe, czy przepuści ta tama jedna to i ta druga. Teoretycznie powinno, jak z tej tamy leci tu, to te dwie powinny dać radę przepuścić bez problemu. Jaki syf już się zrobił tu. No, ciągnie w tą stronę, to nie jest dobrze. Ciągnie w tą stronę, nadal wodę. A ja bym nie chciał, żeby ciągnęło w tą stronę, bo kupa tu popłynie. Ona się dość szybko rozpłynęła tutaj. Czekajcie, zróbmy jeszcze zmiana terenu, równanie terenu. Nie wiem, coś się zmieni. O. Czy w tym zmienianiu terenu nie było czasem zmiany podświetlenia tego widoku? No coś mnie to dziwnie tu wygląda. Ta, nie wiem, o co tu chodzi. Toż to nic nie robi. Aha, może tu było kawałek. No dobra, płynie gdzieś tam. Gdzieś tam płynie. Powinno już być lepiej.
Jak ta woda może na dół nie zdążyć spływać? Ja tej gry nie czaję w ogóle. Widać że ewidentnie, że tu w dół jest. Woda w tej grze pod górę pływa nawet. No, na razie miasto żyje. Jest 67 tysięcy mieszkańców, zobaczmy jak te korki. No i ogarnęło się, widzicie? Ta druga stacja jednak chyba pomogła. Wyjechali. Wyjechali. Także kolega Falcon tam sobie naprawi po swojemu znowu. Zobaczcie, 92% nawet. Coś pięknego. Pięknie jadą. No, mówiłem, że tu brak połączeń. Widzicie, nawet wcale tak dużo nie było, nie? Do zrobienia. Tutaj autostrada dookoła pomogła. Wjazd dodatkowy ten i tu wjazd. Bez cudów, bez wygibasów żadnych nawet, nie? Także pięknie, 93%. No wiadomo, po chińsku ta gra liczy, ale ogólnie widać, że wszędzie jadą. Także nawet za dużo nie trzeba było cudować. Kurczę, udało się kolejne miasto naprawić. Natomiast teraz Syria dodam, że nie mogą sprzedać. I okazało, że za mało handlówek. Czy co jest? No ja, klientów za mało, to i za mało handlówek. Ale przybywa mieszkańców w mieście, więc to się wyrówna z czasem. O, widać, że się pchają. Także to się naprawi i tak jak mówię, widać, że była hektarówka robiona, nie? A co ich tu tylu nagle się teraz zjechało? Co tu się dzieje? Co to za skandal tu jest? Aha, bo tu jest teraz to co mówiłem, że... Bo teraz jeżdżą tędy do tej strefy drugiej. Ja to jeszcze przerobię. Nie może się krzyżować z tym przejazdem między strefami. Bo się tu blokują. Nie w tym miejscu. Przedłużę to. Przedłużę to tutaj do miejsca. Będzie... Tu po skosie wpuszczę i zobaczę, czy będzie lepiej. O, bo tu sobie część od razu w lewo pojedzie, część w prawo, część prosto. Powinno lżej im to iść. No, teraz powinno być lepiej. Powinni ogarnąć. No, część tu sobie w prawo pojedzie, część tam. Okej. Powinni zaraz to ogarnąć. Albo i nie. A jak nie, to zaraz zostaną jeszcze jeden gwiazd. Jakim... Co tu się dzieje teraz nagle? Co oni sobie wymyślili? No to ci ładnie już było. No weźcie mnie teraz, nie załamujcie. Już ta gra to specjalnie robi, kurde. Ja pierdzielę. Już pięknie jechali. Nagle się tu wyczarowało 17 200 samochodów. No data spokój. Czy to zwariować idzie? O dziwo tu w miarę jakoś jeżdżą. O, znowu się tu zapchało już na pociągi. No co za... Zwariuję. Naprawdę zwariuję, widzowie, z tą grą. Naprawdę. Przysięgam. Oszaleję w ciul. A że na to lotnisko nie jeżdżą? Ono działa w ogóle. Żyje. Aha, że niby się skróciło, ale to jakby... Wiecie co, ja jeszcze dobuduję tu wjazd, bo to będzie co chwilę tak się działo. To będzie co chwilę, ja już to wiem. To będzie co chwilę zakorkowane tam. Ja nie popuszczę, nie będzie mi ta gra tu pyskować. Kurde. Tak ładnie już było, się cieszyłem, że ładnie poszło. Nie, gra stwierdziła. Gra stwierdziła, oczywiście. O i teraz jak ja to zbuduję? Ja pierdzielę, będą cuda na kiju teraz. A próbujemy tak, odejmiemy tu, żeby to jakieś super tragiczne nie wyszło. Także Falcon może inny pomysł będziesz miał, ja zbuduję tak, żeby to działało. Bo widzisz, że tak, jak widzisz, ta gra mnie po prostu nie lubi, nienawidzi mnie. Za to, że se z nią radzę. To nie tak miało być, że się znajdzie jakiś kurde Błażej, co będzie ogarniał. Bez traffic managerów. Nie lubi, nie podoba się tej grze to zdecydowanie. Więc miliard samochodów wyczarowała sobie. Jezny! Dobra, tak. Trochę taki ostry ten zakręt, ale dobra. Powinni sobie poradzić na autostradzie. Cyk. Mniej więcej znowu. Się znowu tam walą na jeden wjazd, jest problem. Kurczę.
Zresztą kiedy tu nie było? W tej grze problemu. Dobra, damy tak tu. Jakoś tak, będziecie sobie tu wjeżdżać. Damy tu. Tak, tu sobie będziecie wyjeżdżać. Kurde, tak niesymetrycznie to zbudowałem trochę, ale to jest do poprawienia. W razie czego, dobra, tu damy jeszcze. O nie, 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 wróć, 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 bo tu jest coś niepoprawione. O, cyk, teraz możecie jechać. Dobra, i teraz część tu jedzie, bo zwaliuje, zwalił. Dobra, no i część tędy wyjeżdża już, także już jest też dobrze. O, już ktoś się tu... No i okej. Okej, tu już będą też wyjeżdżać tędy. Już powinno też być lżej. No, część na ten wjazd sobie pojedzie pewnie. Albo i nie. Nie, coś tam przyjeżdża i dobrze, dobrze. Nie jadą wszyscy tam, okej. No i teraz powinno być do szyku. No, znowu stacja towarowa zapchana, nie? Norma. Korzystają z obu chociaż? Korzystają. Mają szczęście. Mają szczęście. Dobra, no co jakiś czas się będzie tu zapychać pewnie na tej stacji zwarzywionej, kurwa. Ale że wszyscy jadą na tą stację, nikt prosto nie przejeżdża? Ciekawe to jest. Dobra. Nie będziemy się rozczulać, bo na stacjach to zawsze są korki, to jest norma. Ale widać, że to ogarnie się. Co jakiś czas niestety tak jest. No dobra, mamy ponad te 92%. Tu się naprawiło, teraz mają dwa wjazdy, spoko. No teraz aż za dużo na tym ich się zrobiło, ale dobra, ogarnęli. Okej. Okay. Będą funkcjonować jakoś z tego, co widzę. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Uważam, że miasto naprawione. Niech widzowie oczywiście dadzą znać w komentarzach pod filmem, czy też tak uważają. Myślę, że jest szyk w porównaniu do tego, co było, bo wszędzie jadą. O, widzicie, już się skraca to do stacji towarowej. Po prostu mają jakieś odpały czasem, nie? Jo, 100% znowu, jo. 100% to by musiało wcale ruchu nie być. Zacznijmy od tego. Wtedy by było 100% płynności. Ja pierdzielę, ta gra ma garzy, ty jednak data, spokój. Nawet nie chcę się tego komentować. Dobra. Dzięki Mordki za dzisiejszy odcinek. Naprawdę zachęcam do aktywności. Pamiętajcie, że wspieracie tym rozwój kanału. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w Citiesach, to oczywiście zapraszam na Discord Nerdowie Błażeja. Fanpage na Facebooku Nerdowie Błażeja. Gdzieś tam na TikTokach też mnie znajdziecie, czy na Insta, także Nerdownia TV, jak wpiszecie, to na pewno poznacie, że to ja po awatarze nawet. Także dzięki serdeczne za dzisiaj i miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!